Cześć wszystkim, dzisiaj robimy sobie typowanie, jeśli chodzi o najbliższe spotkania, najbliższe mecze polski mecze towarzyskie, kto wygra, kto przegra. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, Zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat najbliższych spotkań, które nas czekają, jeśli chodzi o reprezentację Polski, zrobimy sobie takie typy pewniaczki, oczywiście pół żartem, pół serio, no bo piłka nożna jest nieprzewidywalna. Eee, mamy tutaj pierwszy mecz, to jest Polska kontra Ukraina, Polska kontra Turcja, oczywiście w sercu człowiek chce, żeby Polska wygrała, natomiast jak to będzie wyglądało po prostu w praktyce, nie, to zrobimy taką analizę, tak, eee, też się to wszystko zależy, tak, bo ym, ja bym powiedział w ten sposób, życzyłbym sobie, żebyśmy na przykład te mecze towarzyskie przegrali, z kretesem mocno a za to na przykład na mistrzostwach wygrali po prostu, tak, mecze, czy na przykład wyszli z grupy. Natomiast no, to jest takie po prostu życzenie, można powiedzieć, tutaj po, pobożne. Natomiast no, nie oszukujmy się, w, jeśli chodzi o grupę, no, zawsze jest szansa, że możemy wyjść, bo nawet trzeciego miejsca. Natomiast no, grupę mamy bardzo ciężką, nie ma tam dużych oczekiwań. Natomiast jeśli chodzi o te mecze, Polska kontra Ukraina, Polska kontra Turcja, niewątpliwie niewątpliwi, gdyby reprezentacja Polski wygrała te dwa spotkania. To byłoby trochę otuchy tak, dla polskiego kibica. Tak, prawdopodobnie, bo pewnie mistrzostwa tutaj, tak, no to będzie nieciekawa sytuacja, jeśli chodzi o sytuację tutaj, mecze po prostu grupowe. No więc tutaj chociaż na osłodę byłyby te zwycięstwa. Natomiast tak, Polska kontra Ukraina. Ukraina bardzo niewygodny przeciwnik, mocny. Wydaje mi się, że Ukraina jest po prostu teraz dosyć silną, mocną drużyną. Nie chcę powiedzieć, że jedną z najsilniejszych w Europie, ale jest dosyć silna, mocna. Polska reprezentacja może się z nią po prostu tutaj męczyć. Tak samo Polska kontra Turcja. Natomiast mimo wszystko bym typował, też pytanie jest takie, jakim tutaj składem wyjdzie probierz, tak? Czy wystawi najbardziej optymalny skład, czy to będzie po prostu skład słaby? Przy. Także Polska kontra tutaj Ukraina bym postawił na zwycięstwo reprezentacji Polski. Zwycięstwo 2 do 1. 2 do 1 zwycięstwo tutaj reprezentacji Polski. Tak bym tutaj po prostu typowo podczas tego spotkania. Potem mamy mecz tutaj Polska kontra Turcja. Tak Polska kontra Turcja. Najbliższe spotkanie. Tutaj bym typowo, że to spotkanie może zakończyć się remisem. Tak Polska kontra Turcja. E, może się zakończyć, albo odwrotnie, Polska kontra Ukraina remis 1 do 1 i Polska kontra Turcja, Polska by pokonała, pokonała tutaj Turcję 2 do 1. No na Turcję e, tutaj może wystawić Krzysztofa Piątka, e, czy po prostu tutaj tak e, dwóch, dwóch jeszcze mamy zawodników tutaj z... E, Ligi tureckiej, jeśli się nie mylę, bo i nawet więcej, tak? No, trzech na pewno po prostu mamy, więc mógłby tu wystawić. więc Teoretycznie yy, tutaj byłby w jakiś sposób patent na drużynę turecką. Natomiast zobaczmy sobie tutaj, czy są jakieś typy, tak? Nie patrzyłem na te takie typy, czy się pojawiły. Polska kontra Ukraina 2045. Yy, mamy wiadomości, które się pojawiły. W takim składzie zagrają biało-czerwoni. Nie mamy tak Sierchi, Rebrov o motywacji Ukraińców przed występem na euro. Co za słowa gwieździe? No wiadomo, oni po prostu będą mieć gigantyczną motywację, chociażby spowodowaną sytuacją w kraju, tak, a więc wojną i tak dalej. No więc tutaj naprawdę jest to ciężki orzek do zgryzienia, tak? No bo wyobraźcie sobie, taka, taka motywacja, która jest na plecach po prostu zawodników, no to oni wiedzą, że grają dla swojego narodu, tak, dla po prostu tej Ukrainy, która jest ogarnięta wojną. To naprawdę jest gigantyczne. Gigantyczna motywacja ciężko taką motywację przełożyć tak na jakiekolwiek pieniądze, na najlepszych nawet zawodników, tak, no bo tutaj po prostu, no, gigantyczna motywacja, tak, na przykład jakieś drużyny na mistrzostwach Euro, Europy mogą być zmanierowane, pokłócone, bardzo często na przykład reprezentacja Francji, tak, są tam gwiazdy, kłócą się, były takie sytuacje na poprzednich, nie mówię, że konkretnie na ostatnich, ostatnich ale w historii mistrzostw było takie sytuacje, że piłkarze potrafili po prostu przylatywać osobnymi samolotami, bo byli tak niezgodni, tak, jeśli chodzi o reprezentację, że swoimi prywatnymi czarterami przylatywali, prywatnymi odrzutowcami, bo nie mogli lecieć jakby w jednym samolocie, bo byli tak po prostu skłóceni. No, nie wiem, czy tak będzie teraz po prostu, jeśli chodzi o reprezentację Francji, natomiast mamy tutaj Polska kontra Ukraina, Polska kontra Turcja i widzimy Polska kontra Holandia, to już była wyfazę grupową, kolejka pierwsza z trzech, niedzielę 16 czerwca o godzinie 15. Natomiast yy, też pytanie jest takie, tak? co tak naprawdę te mecze mają po prostu udowodnić, jeśli chodzi o Michała Probierza, bo wydaje mi się, że on pewien trzon drużyny ma. Co prawda wybrał grupę, to do 28 zawodników, 3 czy tam 4 po prostu musi skreślić. Wydaje mi się, że w tej grupie są tacy zawodnicy, którzy już od samego początku chyba wiedzą o tym, że zostaną skreśleni, nie ma co tam się oszukiwać, nie będzie tu jakiejś większej selekcji. Natomiast jestem ciekawy tak, jeśli chodzi o Polska kontra Ukraina, Polska kontra Turcja, czy wyjdziemy jednym napastnikiem, czy też dwoma napastnikami. Wydaje mi się, że na Turcji na pewno wystawi Krzysztofa Piątka tutaj e, selekcjoner. Pytanie też jest jeśli chodzi o, jeśli chodzi o rolę Roberta Lewandowskiego. Czy będzie się obawiał tak o Roberta Lewandowskiego, selekcjoner, i nie wystawi go w tych dwóch meczach towarzyskich, a da szansę dla innych zawodników, Tak, no bo będzie się obawiał potencjalnej kontuzji? Chociaż sam Robert Lewandowski mówi, że w dobrej formie, w dobrej dyspozycji nie jest zajechany, brzydko mówiąc, przez ten miniony sezon. Kolejna sprawa, czy też to nie będzie takie po prostu tutaj mm, pułapka dla przeciwników, w sensie takim, że. Probierz jakby przekreśli te dwa mecze, po prostu wystawi drużynę, bo do, doskonale będzie wiedział, że te, tak, jakby tutaj czy Holandia, czy po prostu inne drużyny, czy Francja, będą obserwować te mecze, praktycznie. I może okazać się, że po prostu wcale nie wystawi najmocniejszego składu, tak, że po prostu wystawi nawet taki skład bylejaki, tak? Po to, żeby nie, nie, od, nie, nie pokazywać wszystkich kart e, dla przeciwników, którzy będą to obserwować. Tylko z drugiej strony no ta nasza reprezentacja jest prosta, tak do przeczytać na, na dłoni. Nie mam jakiejś tutaj. Grupy, nie wiem, kilkudziesięciu zawodników, i tak dalej, z których możemy wybierać. Gramy praktycznie zawsze tym samym składem, tak? ciężko powiedzieć, tak, być może zastosuje taki firtel e, to jest rzeczywiście probierz, że e, albo, albo wykorzysta te mecze po prostu pod kątem jakby sprawdzenia swojej taktyki, tak, albo pod kątem takiej e, zasłony dymnej, ale to raczej mało prawdopodobne, tak, no bo my jesteśmy aż tak mocno drużyną, nie oszukujmy się, no, nasi rywali grupowie nie, nie muszą po prostu aż nas tak obserwować, obawiać się, że o kurczę, musimy patrzeć, czy tam Polska nie zdominuje Ukrainy, albo Turcji, tak, wygrają po 5 do zera i mi się wystraszają tak Jeśli chodzi o drużyny, które są w grupie, się wystraszą te drużyny. Natomiast no, niewątpliwie mmm, jestem ciekaw, tak? Zresztą po prostu tutaj e, po dłuższej przerwie, jak ta reprezentacja będzie wyglądała, jaki będzie miał pomysł tej probierz na te dwie drużyny, na te dwa, dwa mecze tak, towarzyskie. To co prawda są to mecze towarzyskie, na pewno bardzo ważne są to mecze na przetarcie przed tymi mistrzostwami, no ale tutaj nie ma też dużo co zmieniać, dużo po prostu, hmm, chociaż to zgrupowanie jest bardzo długie, tak, to tam kilkanaście dni praktycznie to, to zgrupowanie drwa. No więc hmm, tak, tak powiedziałem, jestem ciekaw co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napisz też w komentarzu, co na ten temat sądzisz. Jak typujesz te dwa najbliższe spotkania, dwa najbliższe mecze. Wydaje mi się, że tak. Krzysztof Piątek w jednym z tych dwóch meczów na pewno się wpisze na listę co Takie moje są typy. I może być dużo zmian, dużo rotacji. probisz może dużo testować zawodników, ustawień, schematy różne. Takie ja mam po prostu gdzieś przemyślenia. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.